Ośrodkowy układ nerwowy, budowa i praca mózgu. Ośrodkowy układ nerwowy składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego. W skład mózgowia wchodzą mózg, móżdżek i pień mózgu. Największą częścią mózgowia jest mózg i w skrócie główne funkcje mózgu to wykonywanie zamierzonych czynności, odbiór i analiza informacji płynących z narządów, uczenie się i zapamiętywanie oraz odczuwanie emocji. Móżdżek. Do jego głównych funkcji należą utrzymanie równowagi, regulowanie siły skurczu mięśni, koordynowanie ruchów. Pień mózgu. Do jego głównych funkcji należą kontrola nad oddychaniem, trawieniem, pracą serca, regulowanie ciśnienia, utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała. Ze względu na to, że ośrodkowy układ nerwowy jest delikatny i bardzo wiele od niego zależy, musi być solidnie chroniony. Od zewnątrz chroniony jest kośćmi czaszki, lecz tuż pod nimi znajdują się tak zwane opony mózgowe i mamy 3 opony, oponę twardą, oponę pajęczą, zwaną też pajęczynówką oraz oponę miękką. Opona twarda jest solidną, grubą błoną zawierającą włókna kolagenowe i leży ona tuż pod kośćmi mózgowio-czaszki. Pajęczynówka jest to delikatna struktura złożona z komórek przeplatanych włóknami kolagenu. Jej zewnętrzna część składa się z kilku warstw spłaszczonych komórek i ściśle ona przylega do opony twardej. Wypuszcza niewielkie kosmki tkanki łącznej. Jednak pomiędzy nią a trzecią oponą, oponą miękką, znajduje się przestrzeń podpajęczynówkowa i wypełniona jest ona płynem mózgowo-rdzeniowym. Opony mózgowe ochraniają mózgowie. Ich główna funkcja opiera się na zapobieganiu urazom mechanicznym. W połączeniu z płynem mózgowo-rdzeniowym amortyzują one wszelkie wstrząsy. Mózg składa się z 2 półkul. Półkula prawa odbiera informacje z lewej połowy ciała i kontroluje ją. Odpowiada za kreatywność, abstrakcyjne myślenie, wyobraźnię, zdolności artystyczne, zarządza percepcją przestrzenną i zarządza emocjami. Półkula lewa odbiera informacje z prawej połowy ciała i kontroluje ją, odpowiada za mowę i jej rozumienie, logikę, myślenie analityczne, pamięć, liczenie. W budowie mózgu wyróżnia się 2 warstwy. Tak zwaną korę mózgu zbudowana jest z tak zwanej istoty szarej i składa się z ciał komórek nerwowych, leży na powierzchni i jest silnie pofałdowana, co zwiększa jej powierzchnię. Jest to nadrzędny ośrodek kontroli. Pod nią znajduje się istota biała, składa się z włókien nerwowych i przewodzi impulsy pomiędzy różnymi częściami mózgu. Kora mózgu dzieli się na płaty, które specjalizują się w odpowiednich funkcjach. I mamy płat czołowy, w nim są zlokalizowane ośrodki, które sterują mową, procesami myślenia, emocjami. Kontroluje ona także pracę mięśni szkieletowych. Płat ciemieniowy, w nim znajdują się ośrodki czuciowe, dotyku, temperatury oraz położenia ciała. Płat potyliczny, w nim znajduje się ośrodek wzroku. Płat skroniowy,
nim znajdują się ośrodki słuchu i mowy. W mózgu jest 100 miliardów neuronów około. Mózg w prawie 80% to woda, więc bardzo ważne jest nawodnienie organizmu także dla mózgu. Mózg, kiedy śpimy, generuje około 25 watów energii, co może oświetlić żarówkę. Ludzki mózg waży około 1,5 kg, co stanowi około 2% masy ciała. Naczynia krwionośne obecne w mózgu mają prawie 160 tysięcy kilometrów długości. I dopiero około 25 roku życia ludzki mózg osiąga pełną dojrzałość.